skłoniesz się trochę. No to będzie nienaturalne. No, będzie nienaturalne. To kapcie mi daj. No, kapcie potrzebujesz, żeby tak, siedzieć. To jest moja ulubiona gra w telefonie. No. Powiem wam zaraz, na której jestem plaż, ale chyba na 7000. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie ma lepszego dnia niż dzień dzisiejszy, żeby powiedzieć, dlaczego zniechęciłem się do zakupu iPhone'a 15 Pro. Czekałem na tego iPhone'a od chyba premiery, nawet 14. Właściwie już byłem zdecydowany, ale ja zawsze tak, jak jest ta premiera, to zaczekam sobie spokojnie, zobaczę, jak to wygląda ze wszystkich stron, co tam ludzie będą mówić. Zawsze wychodzą jakieś tam takie jakieś, że wada, że coś tam, potem to poprawiają. Cicho ta misia! Istotną sprawą jest to, czy to tych wad jest tak jakoś dużo, czy tak jest ich nie za dużo. Ja mam 12 Pro iPhone'a. To jest iPhone 12 Pro. Warto byłoby tak trochę się cofnąć w czasie do moich początków. Do 1980 roku. W 1980 roku jeszcze cię nie było. Planowałem się już narodzić, a potem właściwie przez większość czasu tego już takiego współczesnego miałem Androida i korzystałem z Androida. Mój pierwszy iPhone, jakiego miałem, to kupiłem sobie iPhone'a 5S. To był taki malutki iPhone, zawsze te androidowe telefony biały, były... Biały, pamiętam. No, złoty, taki srebrny, złoty on był, biały, metalowy. Miał. Weź. Taki malutki iPhone, 4-calowy taki iPhonik to był taki malutki. Nie bałem się to kupować, bo to wszystkie te androidowe, takie wtedy im większy ekran był cichutko. Im większy ekran w telefonie był, tym lepiej, no tutaj... Taki szpan wtedy był. No trochę ta, a tutaj takie malutkie 4 cale, trochę się bałem, że to takie będzie nie za bardzo funkcjonalne i w ogóle... Ja się tak zajerałem tym iPhone'em, tam wszystko było takie płynne, to takie to wszystko tak działało dobrze, wszystko było takie jak musi być, to ciężko jest to opisać, ale jak się przesiadasz z Androida na iOS-a, to po prostu czuć, jeżeli całe życie na Androidzie byłeś. I to tak działa, ja się tak cieszę, tak mi się to podobało, naprawdę. Byłem zajarany totalnie, mi to w ogóle nie przeszkadzało, że ten ekranik jest taki mały. Potem kupiłem sobie iPhone'a 8 i zacząłem zarażać wszystkich w rodzinie tymi iPhone'ami, bo nikt u nas nie miał... Tak, bo Kamil chyba też nie chciał kupić. Nie, Kamil to w ogóle, Kamil walczył, bo to on był Samsung Man. I on walczył do ostatniego, żeby ten Samsung to jest lepszy, że te iPhone'y to jest gówno. Zawsze mówił Kamil, że iPhone'y to jest gówno. I tak, zaraziłem całą rodzinę i zaraziłem Monikę. Jakiego miałeś pierwszego? 6? Szóstka. No tak. Powiedz teraz. Jak... Bardzo dobry telefon, mam go do tej pory i powiem wam, że jest w stanie idealnym wizualnie. Zajechałam tylko baterię, ale potem ją wymieniłam. Wygląda w sumie bardzo dobrze. A teraz miałam tą 11. Ty 11 kupiłaś, jak już weszła 12, nie? Czyli kupiłaś nie ten model najnowszy, jaki był? Tak, ja zawsze kupuję ten model niższy, bo jakoś... Nie wiem, no dużo jest funkcji w tych telefonach, z których ja nie korzystam i tak jak mam ten telefon już dłuższy czas, to do tej pory nie wiem, że są jakieś funkcje, co Michała krew zalewa na przykład. To jest 11 Moniki, a to jest... Reklama leci. No poczekaj, no bo gram. No musisz grać teraz, bo no niestety. Kurwa, no. Teraz mam powiem, na której planszy jestem. Wyłącz tą grę na chwilę. Chcę powiedzieć ludziom, na której jestem planszy, żeby wiedzieli, z kim mam do czynienia, nie? I zaraziłem wszystkich. Kupiła Monika sobie iPhone'a, potem Ola sobie kupiła i w końcu przekonałem nawet Kamila i odkąd każde z nich kupiło sobie iPhone'a, to już od tego czasu nie miało ani razu telefonu z Androidem. Ja mam 12 Pro teraz, z 8 przesiadłem się już na 12 Pro. Ja nie wiem, na co ja mógłbym narzekać w tym telefonie, bo to jest na tyle dobry telefon, że z jednej strony nie potrzebuję go zmieniać. Nic jakiegoś takiego mega innowacyjnego nie zostało wymyślone, ale już na przykład aparaty w tym telefonie są zdecydowanie słabsze, bo już 13 Pro miała lepszy aparat w ciemnościach, potem 14 Pro, no to już wiadomo, ten aparat już był znacznie lepszy od tej 12 Pro, no i 15 teraz to już jest inna klasa tego aparatu, więc to jest taka główna zmiana. Filmy z tego telefonu, z tego iPhone'a 12 Pro, to jest klasa, która w dalszym ciągu, w 2023 roku, przebija wszystkie najnowocześniejsze telefony, czy jakieś tam Samsungi, czy jakieś te... No wszystko, co jest teraz na topie, te takie najlepsze telefony androidowe, to w mojej ocenie filmy z tego mojego już 2,5, czy jak... Z 12 Pro
te filmy są po prostu ładniejsze. Zdjęcia myślę, że można porównywać z tymi Samsungami najnowszymi, ale filmy to jest zupełnie inny level. W 15 Pro no to jest jeszcze wyższy level i w sumie to był jeden z głównych argumentów, dlaczego chciałem się przenieść na tą 15 Pro. Chciałaś coś powiedzieć? Bo tak... Tak, chciałam powiedzieć tylko, że ty mówisz odnośnie tych kamer, ale minusem w tych... Ja mam 14, co prawda, tam Ola z Kamilem mają 15. Minusem jest to już nawet na tym telefonie widać, że mają strasznie bycze te kamery. I ten telefon jak leży, to on nie leży tak na wprost, tylko on leży tak trochę tak, bo ta kamera jest strasznie duża. No wystaje. Bo zobacz, pokaż u siebie. U mnie tak nie wystaje wcale. No na tym. Ale chciałem pokazać, Patrzcie, tutaj w ogóle nie wystaje, a tu wystaje, a oni chcą, no, ale no nic nie wystaje z tego case'a, nic nie widać, co wystaje. No u mnie tak samo nie widać, u mnie też mało wystaje przez case'a. No zobacz, że wystaje. Nie lubię w ogóle takiego badziewiarstwa, w sensie folii, jakiś case'ów, takich rzeczy, ale ta 12 Pro jest śliska dosyć, ona jest taka metalowa cała i trochę mi się ślizgała po biurku, jak gdzieś tam odkładałem ten, i to bardziej pod kątem tego, żebym się nie ześlizgnął ten telefon, to założyłem tego case'a. Tak to nie lubię pod kątem takiej ochrony, w sensie, że ludzie kupują, wiesz, tutaj na nowy telefon folijkę sobie naklei, case'a założy, żeby tylko go pogonić za te 2 czy 3 lata jako nówkę sztukę. Ale ja... słyszałeś, że 15 z kolei musi mieć tego case'a, bo pęka po środku. No to... Ja nie lubię takich rzeczy, dla mnie jest te folie, no i tak, te folie i tak są lepszej jakości niż były kiedyś. Kiełku. Ale w mojej ocenie i tak czuć różnicę, jeżeli ja się rusza. Nie czuję. No, ja czułem na twoim, jak się ale bawiłem. No to co byś zrobił, jakbyś położył ten telefon, a on by ci pieprznął na środku? No to by pieprznął, no to jest tylko rzecz, którą się kupuje. I chcę wam powiedzieć, możemy... jestem tak, na 9827 planszy. A co to za gra jest? Zmieniła sobie tą 11, teraz właśnie przeszliśmy na 14 i to jest bez Pro 1 i 2. Wielkościowo to jest tak. I tak, na początku był problem, bo zastanawialiśmy się, Monika się trochę bała, że to taki będzie trochę tablet, ten telefon, wielkościowo, nie? Bo to jest 6,7 cala, jest trochę większy od tej 11. No ale tak okazuje się, że chyba nie. Ola sobie kupiła z kolei 15 Pro teraz, tego zwykłego. Kamil sobie kupił 15 Pro Maxa. A ja nie kupiłem sobie żadnego, jestem na 12 i zaraz opowiem dlaczego. Z tą wielkością powiedz coś, co myślisz. Nie, mi ta wielkość odpowiada. No to jest coś faktycznie dużo... Dobra wielkość. I teraz tak, dzisiaj aktywowaliśmy tą 14, bo czekaliśmy na case, na szybkę. Musieliśmy poczekać, żeby ta Monika nie chciała sobie go zniszczyć. Ostatnio mi moneta upadła, 2 zł na wyświetlacz. A wcześniej, i dosłownie godzinę wcześniej, upadło mi lusterko na wyświetlacz. I teraz tak, głównym argumentem, żeby zmienić tego iPhone'a 11 na 14, jeżeli chodzi o Monikę, było to, że skończyła się pamięć, bo to było 64 GB, ten jest teraz 256 GB. Zainstalowała sobie 17.0 aktualizację, czyli tą najgorszą aktualizację. W historii chyba Apple'a. Plusem tych Apple'owych rzeczy, tego iOS'a, tego wszystkiego, było to, że to było takie przyjazne. To działało zawsze tak idealnie, że nie dało się działać już bardziej idealnie niż działały te telefony. No i weszła 17 iOS. Pojawiły się problemy, że na 15 nie dało się przenieść danych ze starego telefonu, bo coś tam się nie chciało kopiować, nie? I ja myślałem, że to jest problem tylko jeżeli chodzi o te nowe 15. Okazało się, że to jest problem, jeżeli chodzi po prostu o tego iOS-a 17. I pojawił się ten sam problem tutaj i ja od wczoraj męczyłem się, żeby skopiować dane, przekopiować ten telefon po prostu na tą 14. Półtora dnia męczyłem się, za każdym razem był jakiś fail, albo się wieszało coś, albo się nie chciało, albo się coś tam blokowało, albo się aktualizacja nie chciała ściągnąć. I prawdopodobnie problemem było to, że na tej 11 został ten system 17.0, a nie 17.1, czyli najnowszy na tą chwilę, na dzień dzisiejszy. Aktualizacji. Ale tej aktualizacji nie dało się na tym telefonie zainstalować, bo było tylko jakoś 5 giga wolnej pamięci. A potrzebne było. A potrzeba było, on pokazywał, że 7, potrzebujesz, tak? 6 z kawałkiem, nie? I nie dało się, wykasowaliśmy już wszystko, co się właściwie dało. Nie mamy aktywowanej tej chmury. Telefon był po prostu zblokowany, nie mogliśmy tego skasować. Nie dało się też przekopiować plików po kablu na dysk
podłączając telefon do komputera, bo się wywalało za każdym razem, tapeta przestała się wczytywać w tym telefonie. Ja już myślałem, że nie dam rady skopiować tego telefonu na tą 14. W 14 zalogowałem się na konto, w sensie Monika się zalogowała na swoje konto, ale nie przenosząc danych. Zainstalowałem tam uaktualnienie do tej 17.1. No i okazało się, że tak czy inaczej nie mogę tych danych z tego telefonu przekopiować do tamtego telefonu, jeżeli nie mam aktywnej chmury. Szkoda mi było trochę Moniki, bo ona sobie tam raz na jakiś czas po prostu zmienia ten telefon. To nie jest tak, że na co roku musi mieć najnowszy, ale to akurat teraz i bateria się tutaj... Ja w ogóle nie lubię zmieniać telefonu, bo ja lubię już mieć ten, co mam. Generalnie tak, jak przekopiowuję wszystko, muszę mieć tą samą tapetę, a muszę mieć ten sam dzwonek. Ostatnio po tej aktualizacji 17 na Vinted zmieniło mi się, dźwięk mi się zmienił. Tak byłam wkurzona, że przez normalnie 2 tygodnie nie mogłam nerwowo wytrzymać. Wszystko musiałam sobie pozmieniać. Ja muszę mieć wszystko zawsze to samo. Ja mam odkąd mam te iPhone'y, to mam cały czas, nawet więcej, z 10 lat mam ten sam dzwonek w telefonie, jak nie 15. Ja muszę mieć ten sam dzwonek, ja muszę mieć wszystko to samo. Ja po prostu tak nie lubię takich zmian, że mi się w głowie gotuje, jak muszę to zrobić. Finalnie udało mi się ten telefon po kilku wipeoutach, czyli w sensie, że musiałem wyzerować go kilkukrotnie, tą 14. Nowy telefon z salonu, musiałem kilkukrotnie go zerować i próbować od nowa wszystko wgrywać. Finalnie udało mi się to zrobić, także jest przekopiowany, wszystko działa, jest ok, jesteś zadowolona, mam nadzieję. Tak, sprawdziłam, kondycja baterii 100%. I zacząłem się zastanawiać, autentycznie, pierwszy raz zacząłem się zastanawiać, czy nie zrezygnować z iPhone'a po tym, co się z tym działo. To po prostu, dla mnie to jest niedopuszczalne, co oni zrobili z tym softem, że coś takiego że takie gówno po prostu, takie gówno wypuścili w swoich produktach. Steve Jobs się w grobie przewraca. I teraz przechodzimy do 15, bo ja nakręcony na tą 15, byłem już zdecydowany, żeby ją kupić. Nowy procesor. Co spowodował nowy procesor? Że telefon się grzeje. Ja miałem tam styczność, w międzyczasie miałem taką przygodę, jak w tym czasie, co miałem te iPhony, to postanowiłem tak sobie sprawdzić. Jeszcze Samsunga tam miałem, nie wiem którego, 21, S21 chyba, czy 20? 21 chyba S. I on się strasznie przegrzewał i to tak mi to nie pasowało, że... Trzymałeś chyba niecały tydzień z tym telefonem. Takie rzeczy w iPhone'ach się nigdy nie działy. Często rozmawiamy z Moniką na FaceTime'ie, bo to też jest taki plus tych iPhone'ów, że SMS-y za darmo, tak, bo przez internet to leci wszystko, także nie płacimy za SMS-y. Dużo rozmawiamy na FaceTime'ie, Monika też z Olą rozmawia na FaceTime'ie. Albo też jest ja wszystko... rozmawiam z Olą, po czym przychodzi Michał i Kamil i się wtrącają i psują nam baterię i oni sobie rozmawiają przez naszego FaceTime'a, w sensie, że Michał przez mojego, a Kamil przez Oli. I potem oni mają lepsze baterie. Mamy taki abonament, że internetowy, że tam internet praktycznie za darmo nam wychodzi za jakieś tam grosze. I dzięki temu mamy i połączenia darmowe, te wideo i SMS-y. No i jako że cała rodzina ma te iPhony, no to resztę właściwie mamy wszystko za darmo, nie? O, rodzina to nie ma. Moja mama przychodzi nawet na iPhone'a i postanowiła sobie właśnie teraz kupić 14 plus takich identycznych jak Monika 256 giga, ale no niestety... Postanowiła, zamówiła w komputerniku dzień po mnie. Już nie będziemy gadać na komputernik, bo to może po prostu dobra, akurat taki... No sobie dzień po mnie i niestety mijają 2 tygodnie. I dalej nie otrzymała go na nie infolinii. Nie mają telefonów na stanie. I teraz tak, 3-nanometrowy procesor w tym iPhone'ie, który okazuje się, że się przegrzewa, jak się gra, jakoś mocno eksploatuje. Najlepszy? To w twoim nie ma tego, tak. Twój się nie przegrzewa. Obudowa, bo ja ostatnio zastanawiałem się to nad tym Pro Maxem 15. Obudowa. Jak się wciśnie ją tutaj, jak naciskasz to mocno, to się wgina. I jest taka opcja, że jak to mocno po prostu tak naciśniesz, to po prostu ten telefon pęknie. Jak upadnie, też jest mniej odporny. Przez tam już jakieś pierdoły, że tytanowy, że ten, to już nawet mi się nie chce o tym mówić. Też jakieś tam problemy słyszałem, że są, jeżeli bierzesz sobie kolor tam jakiś niebieski, że się potrafi obdrapywać z tego tytanu. No, tak ogólnie niby telefon, jeżeli chodzi o wszystkie funkcje, no to znowu gdzieś tam coś do przodu poszło, bo i ten zoom w tym Pro Maxie jest 5-krotny i ten aparat troszkę poprawili. No i niby ten lepszy procesor, szybszy, tam wydajniejszy. Ale te wszystkie takie rzeczy, o których się mówi tyle czasu, że to nie zostało poprawione przez już tyle czasu, to ja przez te, ile minęło od premiery? Już w miesiącach chyba można liczyć, no, tak? Dwa miesiące? Dwa jakoś. Nie? Ja się autentycznie zniechęciłem do zakupu tego telefonu. I cały czas się zastanawiam, cały czas w mojej głowie takie myśli się pojawiają.
kupić go, czy go nie kupić. Jestem trochę rozbity, cały czas jestem rozbity, bo z jednej strony chciałbym już ten telefon wymienić. Napiszcie w komentarzach, co Michałowi proponujecie. Nie, no bo tak, z wersji takich, które zostały, sobie obejrzałem od tego Folda 5, przejrzałem. Żadnych Foldów 5. Jak to strasznie te filmy, jak mi się nie podobają. Dlaczego mój stary iPhone nagrywa ładniejsze filmy niż najnowszy telefon, to jeszcze za tyle pieniędzy. Strasznie się podobają te rozkładane telefony. Ja bym chciał, żeby iPhone taki rozkładany był. Już tam cena ceną, wiadomo, żeby kosztowało to nie wiadomo ile, ale bardzo mi się to podoba, że to się rozkłada, to jest taki tablet, ja bym sobie mógł siedzieć tutaj, wszystko właściwie robić jak na tablecie. Chciałbym mieć takiego iPhone'a, ale iPhone'a takiego nie ma, więc właściwie zostają dwie takie opcje, czyli ten właśnie ten Z5 Fold albo ten Google Pixel Fold. No ale nie lubisz Androida, więc nie kupisz, skończysz. Ale obawiam się tego Androida i raz, że te połączenia, to byśmy już nie mieli tego darmowego. Wrócę do tego Androida, znowu będę płakał, że nie, to... Nie, nie, to bym nie pozwoliła. Tutaj ten feeling użytkowania iPhone'ów. No więc cała ta sytuacja, to wszystko co, i to co dzisiaj się działo i te wszystkie jakieś problemy z tym iPhone'em 15 i to, że nawet recenzenci, ci, którzy zajmują się tymi telefonami, wręcz mówią, że żeby się zastanowić nawet nad, jeżeli chcesz kupić sobie 15 Pro Maxa, to żeby zastanowić się nad kupnem 14 Pro Maxa, jeżeli jest jakaś dobra oferta. Ja bym się na 14 Pro Maxa nie zdecydował, bo no jak już kupuję telefon, to kupiłbym najnowszy. Ale przez to wszystko jestem taki rozbity, bo no już chciałem ten telefon zmienić. To już jest... Co mi robisz? Dlaczego? Co ty, że powiedziałeś, że najnowszy byś chciał? Cała ta sytuacja, to Apple doprowadziło do tego, że no się zniechęciłem i nie wiem, być może jeszcze weźmie mnie tak weźmie ta decyzja mnie i kupię tą 15 Pro Maxa. Kupię sobie, nie? Też nie mogę kupić. Masz z małą pamięcią. Masz jeszcze pieniądze z komunii? Czy już wydałeś? Jeszcze mam trochę. I, jeszcze, i z tą pamięcią też chyba 500, bo musiał wziąć, to jest 8,5 tysiąca, bo ja filmy nagrywam, jakieś tam gierki mam 256 tutaj giga, ale to jest prawie całe już zapełnione, już muszę się tak dbać, żeby kasować czasem, także pewnie 500 muszę, 8,5 tysiąca złotych i za telefon, który będzie, może mi się będzie przegrzewał, może pęknie, nie wiem. Spokojnie, zaproponują ci ubezpieczenie telefonu za 2000. Na dzień dzisiejszy to dwa warianty, waham się właśnie, albo poczekać na 16 Pro Maxa, albo może się wezmę któregoś dnia i zdecyduję. Chcesz coś jeszcze o iPhone'ach? Mam iPhone'a. No. Jeżeli film był tam okej, możecie zaznaczyć tego kciuka. I piszcie w komentarzach, co myślicie o iPhone'ach i co myślicie o innych telefonach. O, piszcie w komentarzach, jakie wy macie telefony i z jakich korzystacie, czy jesteście zadowoleni i no i ogólnie, co myślicie o iOSie i Androidzie. Czy Android Team, czy iPhone iOS Team. Tak. Koniecznie. Piszcie jakie macie i właśnie które wam bardziej pasuje. Pa!